kobieciarzem przez lata, bo przez całe lata kobieciarzem. O jest. Elity tajskie wysyłały swoje córki za granicę, żeby ukryć przed nim. Ostatecznie miał trzy żony, drugą tamtą szanetną trochę dzieci. Zarówno żona, jak i dzieci ostatecznie wydziedziczył. Przez co? Nie ma następców tronu. Znaczy, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Pomój Jezu, Maryjo, Matko, pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy śledzili uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego, i poleconymi Tobie. Dzień 4 najemni Samuela Syna, dźwiganie grzesza. Witam Cię, Jezu, w Twojej drodze krzyżowej, odbywanej zarówno w duszy mojej, jak i w duszach moich braci, każdego mego bliźniego, bliższego i najbliższego. Witam Cię przy wszystkich 14 stacjach Twej drogi krzyżowej. Panie doktorze, na koniec chciałam zapytać już o stosunki bezpośrednio między Stanami Zjednoczonymi a samymi chrześcijanami. Zaczęłam takie mocne zdanie na tym strachu, żebyśmy odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Waszyngtonem a Moskwą, ale jak jest właśnie między Waszyngtonem a Pekinem? Tutaj też Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznym, teraz i w godzinę śmierci naszej. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Panie z Tobą. Jesteś błogosławiona z niebieskich dziewczynek. Błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna Panie z Tobą. Jesteś błogosławiona z niebieskich dziewczynek. Błogosławiony owoc żywota Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Olbrzymia ambicje i olbrzymią potrzebę PR-owego pokazania mocarstwowości swojego kraju. Tymczasem, no, o ile to rzeczywiście jest już globalne supermocarstwo, to jeszcze do Stanów Zjednoczonych troszeczkę brakuje, zarówno ekonomicznie. Tutaj przypomnę, że dochód na mieszkańca w Stanach Zjednoczonych jest kilkukrotnie wyższy niż dochód na mieszkańca w Chinach. No jak i w zakresie nowoczesności samej gospodarki. To są, ale ten Markowski? Poważna sprawa również z punktu widzenia politycznego. W związku z czym, dopóki nie wejdą na ten szczebel innowacyjności, projektowania własnych rozwiązań, nie są skopiowane, nie są elementy. No to widzisz, ten Markowski jest głupi jakiś, ten Markowski. Ale tego samego wcześniej stworzyły inne produkcje przemysłowe, no to wciąż będziemy widzieć taką trochę... A może on żartował?
przecież jak to głupi facet, to przecież on żartował. Przecież on nie mógł wziąć pożyczki na fałszywy dowód, ten Markowski, ten oszust, to ci telefon ukrył. Jasne, że to jeszcze nie jest tak zaawansowane. No to słuchaj, to będzie musiał oddawać, przecież oni mu nie darują, jak nie dziś, to jutro przyjdzie, no. A co ty z tego miałeś, że on wziął? Powinien ci coś kupić za te pieniądze i niech sobie potem płaci. Co ciebie to obchodzi? Co? Słuchaj, ja tu nawet otwierałam ten tablet i tak patrzę, tu jest jeszcze taka igiełką, ten kluczyk, takie coś mniejsze, coś się wkłada, to może tam też jest zasilanie? A może to jest jakieś jeszcze inne zasilanie, bo słuchaj, bo tam jest gdzieś przerwa w zasilaniu i ta bateria, może ona jest stara, co naładowana była i tak czasem jeszcze, i ona już siądzie i tą baterię widziałam, w środku jest płaska, otwierałam i to się tylko tak przy naprawie otwiera, no i po prostu gdzieś tam musi być jakaś drobna przerwa i to się nie ładuje. No, a być może on jest dobry i natomiast, żeby to nareferować, to jeżeli by to kosztowało 100 zł, to przecież takie coś ile kosztuje w sklepie? No to pojedź tutaj 109 centralnego na wolę, tam też masz Auchan, tam jest jeszcze większy wybór. No tam tych tabletów leży, oni to po połowie ceny sprzedają, bo nie chcą się już to pozbyć, mają mnóstwo sprzętu i po połowie sprzedają. Przyjrzyj się, taki ekran weź sobie za 50 zł i już będziesz tu miał. Rzeczywiście powinien postawić na innowacje. Bo ten model chyba... To nie jest tak, że no ale widzisz, jeżeli, ja jeszcze tu Mareczkowi to pokażę, ale ja ci coś powiem, jeżeli on się nie naładuje, to jest po prostu popsuty i to się nic nie da z tym zrobić. A poza tym, słuchaj, jak on 90 zł by kosztował, to byś sprzedał za 50, a popsuty za złotówkę, to nawet, to wiesz, to nawet nie ma co dupy tutaj ruszać. Na produkcję innowacyjną. To ja aż kończy się nawet pytanie siła robocza, jej koszt pracy ludzkiej w Chinach zdecydowanie wzrósł w ostatnich latach, nie ma innej drogi. Chiny podają... Idź tam z ładowarką, ładowarka 40 kosztów, to nie ma sensu dupy co sobie zawracać. Zobaczymy, może coś jeszcze tutaj dać do punktu, niech on poradzi. Może tam jest jakieś coś drobne. Przerwa jak. Nie tylko, czy tak olbrzymiej ilości ludzi uda się zrealizować ten model, zwłaszcza, że po 30-40 latach... No ja nigdy nie brałam, bo mnie to gdzie to wiesz, ale to stoi. I żeby to... No bo ludzie tego nie używali. W telefonie masz wszystko to samo. Telefon nic ci nie waży, możesz wszystko, a tutaj trzeba tą strzałkę nacelowywać, nakierowywać. Są tu problemy, to już na tym w buwie masz myszkę, to elegancko ci to naskakuje, a tutaj na tę strzałkę musisz na... No kurwa, to 2 godziny, to denerwuje, wiesz, i to nie jest luksus. Telefon jest lepszy, bo paluszkiem jeździsz od razu wszystko, a tu trzeba strzałką nakierowywać. Jezu, żeby pocelowało, módl się, lipka. No i ona cię całą noc tutaj jęczała, ten wiespał zaczął krzyczeć na nią, że ona i tak ona śpi. A nie, to nieprawda, to proszę mnie nagrać. Ja wcale żadnych takich dźwięków nie wydaję. Proszę mnie nagrać. I takie głupie, ja mówię, Litka, jęczysz cały czas i zamknij jadatkę. No. Także słuchaj, a gdzie jesteś, daleko? No i co ci ta ładowarka? Ładowarka to jest... Ładowarka to jest mniejsza, ładowarka to jest większa. A słuchaj, a ten Patryk tutaj pokazuje mi tutaj swoją twarz na tym messengerze i to... On ma jakiś taki niski głos, prawda? On ma jakiś taki niski głos, tak? A to on dzwonił właśnie za wczoraj, to ci mówiłam, ale szukałam tego telefonu. Coś, nie wiem, nie zarejestrowało, czy co, nie wiem, na którym to było. Nie wiem, bo on po prostu, wiesz,
może stęskił się za tobą, ale to wiesz, oni są wszyscy, jak się Patryk nazywa, on taki trochę jedno oko ma na Maroko, drugie ma na Kaukaz, jakiś taki niebrzydki chłopiec, ale wiesz, jak on po prostu, tutaj ta ciotka ciebie wyprosiła w Warszawie, no to, to jakieś to dziwne takie, nic tam nie sponsoruj, nic tam nie dawaj, nie rozdawaj. No bo to dzwonił on na ten telefon, co tu z tobą teraz rozmawiam, zdaje się, tak? Ale to nie wszystko. Mamy skrót, jeszcze inne istotne skróty. Fizjoterapeuta rekomenduje nam skrót. Ale z Pawełkiem chce być? Ja ci coś powiem, może jemu chodzi o mieszkanie po prostu. I takiego, że sekty szukają mojej firmy. Znajdziesz ją. Nie, to chodzi o mieszkanie, także to... No ale po to on myśli, on nie głupi, bo ty jesteś taki krótkowzroczny, on jest długowzroczny. On chciał u niego zamieszkać, bo jak nie ma gdzie się zapodziać, sam mówiłeś, żeby czy on tu nie mógłby. Ja mówię, tu jest miejsce. No dobra, to kiedy będziesz dzwonił teraz? No, no to dzwoni, tu Mareczek mi tu przyniesie stary ten komputer i ten modem, zobaczymy, będzie dobrze, no. A jeszcze tu dostaniemy z opieki. Dobra, to dzwoń. A kiedy będziesz? Dobrze, pisz. No. No na razie. Kup Basie, pozdrów Kazie. Mówimy o sprawach ważnych i wartych uwagi. Z pomocą ekspertów szukamy przyczyn i pytamy o skutki. Świat w powiększeniu. Magazyn redakcji międzynarodowej polskiej. Codziennie po 20:30. Zapraszamy. Święta Trójca, jedyny Boże. No Boże, wszystko jest bez sensu. Przesławny potomku Dawida, światło patriarchu, oblubieńcze Boga Rodzicy, przeczysty stróżu dziewicy, żywicielu Syna Bożego, troskliwy obrońco Chrystusa, głowo najświętszej rodziny, Józefie najsprawiedliwszy, Józefie najczystszy, Józefie najroztropniejszy, Józefie najmężniejszy, módl się za nami. Józefie najposłuszniejszy. Módl się za nami. Józefie najwierniejszy. Módl się za nami. Zwierciadło cierpliwości. Módl się za nami. Miłośniku ubóstwa. Módl się za nami. Wzorze pracujących. Módl się za nami. Ozdobo życia rodzinnego. Módl się za nami. Opiekunie dziewic. Módl się za nami. Podporo rodzin. Módl się za nami. Pociecho nieszczęśliwych. Módl się za nami. Nadzieje chorych. Módl się za nami. Patroni umierających. Módl się za nami. Po strachu duchów piekielnych. Módl się za nami. Opiekunie Kościoła Świętego. Módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Aleksandra Kozioły, zapraszam. Zaczynamy od Sejmu, gdzie trwa posiedzenie Komisji Śledczej w sprawie Amber. Platforma Obywatelska krytykuje dzisiejszy tajny charakter obrad. To jest sprzeczne z nadrzędnym celem, jaki przyświecał inicjatorom jej powołania, protestują posłowie PO, wspominając, że chodziło o transparentne wyjaśnienie afery. Pismo mówi, że chodzi o bezpieczeństwo państwa, bo przeglądane mają być dokumenty objęte klauzulą tajności. Po komentarzu w tej sprawie zwracamy się na Wiejską, gdzie jest nasz reporter Lucja Masuka. Niejasne interesy mają członkowie Sejmowej Komisji Śledczej. Tak mówi dzisiaj w Sejmie o członkach z ramienia... Radio Maryja, serwis informacyjny, przedstawi Państwu Piotr. W Sejmie trwa debata nad projektem ustawy budżetowej na 2017 rok. Zaplanowano w niej dochody w wysokości 325 miliardów złotych, a wydatki na poziomie 384 miliardów. Maksymalny poziom deficytu ustalono na kwotę nie większą niż 59 miliardów złotych. Po przyjęciu pod koniec września przez rząd projektu premier Beata Szydło zapewniała, że znalazły się w nim pieniądze na najważniejsze programy społeczne rządu, w tym na program 500+. To budżet ambitny, odpowiedzialny.
niemalże nierealistycznym, mówił poseł PiSu Jacek Sasin. Wskazywał m.in., że rząd podjął wiele działań, by w budżecie państwa znalazły się środki, które obecnie trafiają do szarej strefy. Przyjęto pakiet paliwowy, ustawę wprowadzającą klauzulę o unikaniu opodatkowania. W Ministerstwie Finansów wdrożono pracę nad stworzeniem elektronicznego systemu zarządzania fakturami. Działania te przyniosły pozytywne skutki już w połowie tego roku, zwiększając z VAT o 3 miliarda złotych względem tego samego okresu w roku. Biorąc pod uwagę skalę problemu oraz podejmowane działania przez rząd, które skutkują systematyczną poprawą ściągalności podatkowej, można uznać, że szacowany wzrost dochodów podatkowych, w tym dochodów z podatku VAT o ponad 13 miliardów do poziomu 143 miliardów złotych, jest jak najbardziej realny. To budżet straconych szans i złamanych obietnic wyborczych, mówiła z kolei poseł Elżbieta Borowska z Kukiz15. Jednym z problemów, jak wskazała, jest zadłużenie. Kukiz15 postuluje zakaz uchwalania budżetu państwa z deficytem. Dlaczego? Ponieważ tylko w tym roku rząd na obsługę długu, na odsetki wita 30 miliardów złotych. 30 miliardów złotych wywalonych w błoto. Bo 30 miliardów złotych to więcej niż Polska wydaje na wojsko, to 2 razy więcej niż Polska wydaje na szkolnictwo wyższe i to jest 6 razy więcej niż Polska wydaje na naukę. Rząd zamiast inwestować w takim razie w młodych, zaciska na ich szyi pętlę. W Sejmie odbyło się wcześniej pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2016. Zmiana ma umożliwić ministrowi rolnictwa wypłaty w roku bieżącym 70% zaliczek na poczet płatności bezpośrednich dla producentów rolnych za ten rok w ramach wspólnej polityki rolnej. Rodzina, przyjaciele i przedstawiciele władz państwowych pożegnają dziś w Krakowie Andrzeja Wajdę, który zmarł 9 października w wieku 90 lat. Urna z prochami reżysera za niespełna pół godziny będzie wystawiona w kościele ojców dominikanów. Mszy świętej żałobnej będzie przewodniczył ksiądz biskup Grzegorz Ryś, biskup pomocniczy krakowski. Andrzej Wajda spocznie na cmentarzu salwatorskim w mogile obok grobu rodzinnego, w którym spoczywa m.in. jego matka. W uroczystościach weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Andrzej Wajda był jednym z najwybitniejszych polskich reżyserów, laureatem Oscara za całokształt twórczości. Jego dorobek życia nagrodzono także Złotym Lwem i Złotym Niedźwiedziem. Był kawalerem Orderu Orła Białego. W Sejmie trwa konferencja Startuj w Polsce. Organizatorami wydarzenia jest Parlamentarny Zespół na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego, a także Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Konferencja, nad którą honorowy patronat objęło Ministerstwo Rozwoju, to odpowiedź na jedną z podstawowych bolączek rodzimych przedsiębiorców. Chodzi o niemożność wprowadzenia na rynek swoich innowacyjnych rozwiązań. Inicjatywa wpisuje się w realizację celów planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, który przygotował resort kierowany przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Poseł Adam Abramowicz, szef Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości, mówi, że jednym z celów konferencji jest promocja polskiej myśli technicznej. Wśród przedsiębiorców, aby zgłaszali właśnie swoje patenty, które gdzieś utknęły, nie mogły znaleźć dalszego ciągu. Chcemy się zastanowić dlaczego, pokazać rządowi, jakie trzeba usunąć bariery biurokratyczne, czy jak wprowadzić pomoc, aby te wynalazki mogły pomagać polskiej gospodarce, ale także być na skalę europejską, czy być może światową, bo bardzo często tak się zdarza, że polskie wynalazki kupują firmy z zagranicy i to nie powinno tak być. Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju kładzie nacisk między innymi na przełamywanie barier, komercjalizacji rozwiązań oraz pomysłów stworzonych przez nowoczesne polskie firmy. Z Sejmu dla Wiadomości Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Senatorowie przegłosowali poprawki do projektu noweli o zakazie propagowania komunizmu. Projektowana nowela przewiduje utworzenie mechanizmów prawnych, które pozwolą na usunięcie z przestrzeni publicznej budowli gloryfikujących ustrój totalitarny. Wczoraj nad propozycją zmian debatowali członkowie senackich komisji. Cholera jasna, no czego tam, no? 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 Tak? Tata pomyłka. Przepisy pozwalają też służbom na większą kontrolę targowisk oraz przemieszczania zwierząt. Ostatnie ogniska wirusa ASF miały
związek z nielegalnym handlem prosiadami. No i teraz ci tu się wpieprza jakaś. A to pan zobaczysz Skorupski. Papamy. Paliwowego naftocha z Ukrainy podały ukraińskie media. Państwowa spółka wykorzysta pieniądze na wydobycie gazu ziemnego. Władze Ukrainy podkreślają, że pozwoli to na spokojne przetrwanie sezonu grzewczego. Agencja Interfax Ukraina przypomina, że rozmowy o gwarancjach kredytowych dla Ukrainy trwały od jesieni ubiegłego roku. Zgodnie z umową z Banku Światowego naftochaz może zaciągnąć na ich podstawie kredyty na zakup gazu zarówno od państw zachodnich, jak i od Rosji. Ukraina zgromadziła w swoich zbiornikach podziemnych ponad 14,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Komisja Europejska uważa, że dla potrzeb sezonu grzewczego i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu płynącego przez Ukrainę z Rosji do państw unijnych, Ukraina powinna mieć w zbiornikach około 16 miliardów metrów sześciennych gazu. Czymś na porządku dziennym, niestety. Tak, te protesty nie są inspirowane polskim protestem, choć są... W kraju zachmurzenie podobne, duże, okresowo deszcz, temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, około 9 w centrum do 12 stopni na zachodzie i nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany południowy. Na barometrach w Warszawie 1009 hektopaskali ciśnienie będzie się utrzymywało. To były wiadomości Radio Maryja. ...i mają protestować na ulicy w ciszy, głośno ubrane na czarno. Co dzieje się po aborcji? To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w Radiu Maryja i Telewizji Trwam. W Telewizji Trwam o godzinie 18.15, a w Radiu Maryja o 21.30. Gościem naszych rozmów będzie Jonathan Jeffers, psycholog, specjalista w dziedzinie ciąży kryzysowej, twórca kursu Powrót i Odnowa, przeznaczonego dla osób zmagających się z konsekwencjami aborcji. Serdecznie zapraszam. Życząc dobrego dnia, żegnam się już dzisiaj z Państwem, a czynię to w imieniu Krystiana, który realizował nasz program i swoim. Szczęść Boże, Małgorzata. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. GPS przeciw mafii. Poprzedni rząd ignorował sygnały o nielegalnych transportach paliw. Budżet tracił w związku z tym miliardy złotych, czytam w naszym dzienniku. Misja błogosławionego księdza Jerzego w 32. rocznicę męczeńskiej śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki módlmy się o jego wstawiennictwo nad Polską. Kiedy lekarz wydał opinię, że zagrożone jest życie kobiety. Cyklu Wiara Dziecka. Jak słowa dziękuję i proszę pomagają dziecku w budowaniu więzi z Panem Bogiem, tłumaczy ksiądz Sławomir Kostrzewa. Ma dość konserwatywne przekonania i nie chce wydawać takich zaświadczeń. Święty Jose uczy odwagi. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem biskupem Alfonso Mirandą Guardiolą o tym, jak Meksykanie przygotowywali się do uroczystości kanonizacji błogosławionego Jose Sancheza Bolio. Choroba. Choroba na pieniądze, choroba na kamienice, na metry, na metraż. Chciwość, to jest chciwość. Ciężko zamordowany wraz z żoną przez konfidenta bezpieki. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Także to jest pierwsza rzecz, a druga, ten protest, który dziś się odbywa właśnie w Argentynie, dotyczy... Kochani, zapraszamy serdecznie na odpust, pierwszy odpust w sanktuarium Najświętszej Marii Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Odpust będzie 22 października w rocznicę inauguracji pontyfikatu przez świętego Jana Pawła II. Przygotowujemy się do odpustu już od 16 października. Ostatnia uroczystość będzie w niedzielę
dzień 23 października. Podczas tych uroczystości będzie adoracja Najświętszego Sakramentu przy szczególnym ołtarzu nazwanym Światło Miłości i Pokoju. Adoracja u nas będzie przed tym ołtarzem, tam będzie Najświętszy Sakrament, będzie w kaplicy pamięci męczenników w Polsce. Codziennie od godziny 7.30 do 21.00 i do 23.00 października. Zapraszamy bardzo serdecznie. Podczas przygotowania do odpustu i dni odpustu msze święte odprawione będą w godzinach. A oni z tego Boga robią jakiś teatr. O godzinie 6.30 już. Bez sensu to wszystko. O godzinie 11.30 jaki o 13.30 nowenna pompejańska. W którym wieku żeś to wprowadził? O 17.30 kończymy dzień o 21.00 apele miasto górskim. O 15.00 kolanta do Bożego Miłosierdzia. W niedzielę msza święta o godzinie 8.00 o 7.00 a 7.30 godziny, kiedy nie pokonano do poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Proszę Państwa, wymienię tylko niektóre punkty z tych dni przygotowania i odpustu. Więcej informacji na stronie Radia Maryja, zakładka świątynia. I tak, środa, nadszedł czas nowej ewangelizacji. Godzina 18, msza święta wieczorna z udziałem pracowników Radia Maryja. Czwartek, 20 października, żyć Ewangelią służąc człowiekowi i społeczeństwu. 12 godzina msza święta akademicka, godzina 18 msza święta z udziałem duchowieństwa sióstr zakonnych. Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy pamięci Polski Męczenników. Zapraszamy siostry. 21 października, piątek, ludzie starsi i dar mądrości. Młodzież zaś nadzieją Kościoła. Godzina 12, msza święta wotywna z udziałem chorych i niepełnosprawnych z sakramentem namaszczenia wody. Nie bójmy się, również na wózkach można przybywać w naszym kościele, w sanktuarium. Są windy, można wjechać wszędzie, są udogodnienia także dla chorych. A Kościół, chciałbym zaznaczyć, jest już ogrzewany, jest cieplutko, bardzo dobra atmosfera do modlitwy. Po prostu nie chce się wychodzić. Ale w piątek jeszcze, 21, godzina 18. Serdecznie zapraszamy młodzież i studentów. Powiedzcie jednym drugim. Będzie ksiądz profesor Dariusz Oko. Wiadomości dnia już. No, wybitny kapłan. Profesor, doktor habilitowany w teologii i drugi doktorat habilitacja z filozofii. Naprawdę światły człowiek, ale i Boży człowiek.